O, jest broń. To bot na bank. Okej, powiedzmy sobie szczerze, że wraz z rozpoczęciem rozdziału drugiego każdy youtuber nagra taki film. Mniej więcej taki. Ale dzisiaj oczywiście zagramy sobie w tylko i wyłącznie lód z wędki. W jaki sposób będzie to przebiegało? Mianowicie możemy używać tylko i wyłącznie broni, które zdobędziemy za pomocą wędki oraz oczywiście to się tyczy również leczenia oraz naszej tarczy. Jeżeli chodzi o rzeczy, które występują naturalnie po prostu na mapie, czyli mianowicie chodzi mi tutaj o rzekę, która nas leczy i daje shielda oraz jeżeli chodzi o beczki, slurpa, oczywiście możemy ich używać. Chodzi tutaj oczywiście tylko i wyłącznie o rzeczy, które możemy mieć w swoim inwentory, w swoim plecaku. Co za tym idzie, nie możemy podnosić broni przeciwników, nie możemy zabierać ochronek przeciwników, ale za to możemy zabierać od przeciwników matsy oraz amunicję. Czy również, że nie możemy zbierać sami matsów, czyli nie możemy sami iść pozbierać na przykład drzewa, tylko musimy je zdobyć za pomocą fragów, więc w tym wypadku pierwsze nasze fragi prawie zawsze skończą się tym, że nie będziemy mieli matsów. Rzecz jasna, pułapek także nie możemy używać, bo nie da się ich w ogóle wyłowić w żaden sposób. Generalnie bardzo trudno by było zrobić ten challenge, naprawdę, więc zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale, jeżeli chcecie więcej challenge'y. Naprawdę, trochę mi to zajęło, nie powiem. A no i oczywiście przypominam o tym, że możecie wspierać twórców YouTube'owych, na przykład za każdym razem jak kupicie cokolwiek w sklepie z przedmiotami, 5% leci do twórcy, więc możecie to zrobić wpisując tutaj kod dany twórcy, ale jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to musicie wpisać kod zipek, potwierdzić i w takiej sytuacji po prostu macie już wszystko zrobione, także zapraszam już do gierki, mam nadzieję, że się spodoba. Dobra, więc po dokładnej analizie doszedłem do wniosku, że najlepszym miejscem na łowienie ryb jest dokładnie w tym miejscu, ponieważ jest jak najwięcej łowisk i jest od razu wędka. Jak dobrze wiecie, tak, broni oczywiście możemy używać tylko i wyłącznie tych, które zdobędziemy z wody po prostu łowiąc. To samo się tyczy leczenia, to samo się tyczy oczywiście siorbów i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o matsy, jeżeli chodzi o amunicję, to myślę, że tu nie będzie problem, jeżeli będę podbierał je przeciwnikom, których zabiłem. Zbierać matsów nie będę, żeby nie było. Pompa jest na start, to jest ta broń, której chciałem na samym początku. Idealny start, jeszcze jakby jakiś legendarny skar na przykład taki, czemu nie, chętnie bym przyjął. No, pistolecik też jest w porządku, nie powiem, jest i na daleko, i na blisko dobry, więc chętnie przyjmę także. O, proszę, jaka dobra giereczka. Mam shotguna, mam UMP i nie mam amunicji i mam M-kę. Mam wszystko. Czy ktoś tutaj jest? Nie mam matsów. Pierwszy frag bez matsów. Ta, i to nie jest na pewno bot. Sorry, ziomal, ale ja się tutaj chcę leczyć. Nie mam matsów, zapomniałem o tym. Dobra, leży. Dobrze, pierwszy frag najgorszy, pamiętajcie. Matsy są zdobyte, bardzo dobrze. 22 osoby tylko do końca. Strasznie się powybijali, zobaczcie, jaka strefa ogromna. Wszyscy są na obrzeżach, na bank wszyscy są na obrzeżach. Słuchajcie, powybijali wszystkie boty. Tak, to jest dobry upgrade. Powiedzmy sobie szczerze, to jest bardzo dobry upgrade. Tam słyszałem wybuchy. O nie. No nie, rozwalił mi się. Jak to nie trafia, powiedzcie mi. Jakim cudem to nie trafia? No nie. Nie mam matsów. O nie, te matsy są problemem. Dobra, żeby nie było monotonie, spróbujemy sobie teraz polecieć w trochę inne miejsce. Tu też jest bardzo duże jezioro, jak widzicie, nawet większe niż to. Czyli mamy to ogarnięte. Łowiska są, ale one są bardzo odlegle od siebie ustawione. Więc zrobimy w ten sposób, że weźmiemy te trzy łowiska, albo te trzy, i polecimy po prostu tam w dół. Poproszę jakąś broń. No, siorpryba też jest spoko, ale wolałbym broń. Dobra, lecimy tam. Uwaga, let's go! Ale będziemy mieli. Wow, ale tu brudno. To nieźle, no to motorówką, skoro tak. Nie mamy żadnej broni. O, jest broń. Pistolet, ale zawsze coś, słuchajcie, ja się z pistoletu też cieszę. Dobra, to lecimy do następnego. O, strzela do mnie, no to bot. To bot na bank. Całe szczęście, że nas bot tutaj. A nie jakiś gracz, ale z graczem też byśmy sobie poradzili. O, to już jest gracz na bank. Nie wiem, gdzie jest. Ale na szczęście mogę łowić stamtąd. Muszę uleczyć się, bo on ma snajpę. O, widzę go. Dobra, idzie tu, słuchajcie. Próbuję ze snajpą podjechać. Hello. Kurde, ammo coraz mniej. Dobra, leży. Ło, mamy wszystko w sumie. Znaczy, broni nie mamy dalej. W sumie najważniejsze rzeczy, mamy tylko pistolet. Że też nie pomyślałem wcześniej o tym, żeby tutaj łowić. O, ty w życiu. Dobra, zamieniam to.
Jak ze strefą? Jest snajpa. Nie wiem, czy snajpę w sumie brać, bo bym musiał ją wymienić za wędkę tak naprawdę. Cała reszta mi się przyda. Famasik jest, oczywiście zamienimy za pistolet. Jest naprawdę dobry drop. Czy snajpa jest taka potrzebna? Może co najwyżej na tego gościa jest potrzebna. Go obić. O-o. To jest bot, prawda? Nie, no to jest bot. I tamten to też bot. Dobra. Same boby. Dobra, tutaj leczy podwójnie. Słuchajcie, to jest taki tipek dla was. Tutaj leczy podwójnie, bo jakby wiecie, dostajecie i z góry, i z dołu leczenie. Te dwie bronie powinny już starczyć na całą grę. Jakim cudem coś takiego się staje, powiedzcie mi. Ja tego nie rozumiem. Nigdy nie zrozumiem, czemu w Fortnite takie rzeczy, takie bugi występują. Kolejny bot, no. No ale dobra, przynajmniej ammo i matcy, nie? Chociaż i tak mam już maksa. Teraz większość osób sobie siedzi przy tych. Tutaj, między... na obrzeżach jakby strefy. Kurde. Dobra, leży. Ale się przestraszyłem przez chwilę, słuchajcie. I to tak na maksa. I nie wiem, po co wyciągnąłem tą wędkę. On może mieć snajpę jakąś. Sorry, gościu, ale nie mogę ci pozwolić. No teraz to już jesteś trochę w słabej sytuacji, powiem szczerze. Ale ja też. Dobra, leży. Lecimy. Mam dużo rybek, więc to akurat nie aż taki problem, nie? Z tą strefą. O, widzę jedną osobę. To nie jest bot. Jaki denerwujący gość. Leży. Nie mogę skara jego zabrać, ale taki piękny skarek. O, czwarte miejsce. Zostało mu 12 HP, słuchajcie. Dobra, także znowu lecimy w to samo miejsce co ostatnio, bo tu się wydaje dosyć spoko. Proszę o shotguna jako pierwszą broń. No niestety, nie udało się tym razem. Tutaj może się udać shotgun. Uwaga, dawaj. O, łępy zawsze spoko też, jakby co. Strefa jest daleko, więc albo muszę lecieć teraz od razu. Dobra, pistolecik też jest w porzo. Jeżeli chodzi o broń, to by się przydał oczywiście shotgun jeszcze. Nie pistolet, powiedziałem shotgun. No tam widzę bota jakiegoś, ale on nie zbiera matsów dla mnie. A powinien. W tym momencie powinien zbierać matsy. Ale może już coś ma. Poczekamy, zobaczymy. Uwaga, uwaga, uwaga. Chodź. No i znowu UMP. No lepsze drugie UMP niż pistolet, nie? Chyba będę leciał do siorbanych szuwar. O. To jest gracz. To jest gracz. Ja myślałem, że to bot. Czajcie. Pistolet by się przydał. On myśli, że ja nie mam broni. O kurde, 4 HP. Ale fart. Najgorsze, że nie mogę od niego nic wziąć. Nie, bym miał snajpę, bym miał shotguna. Nie, nie mogę. Całe szczęście, że mamy matsy od tego pana. O, jest snajper. O nie, nie miałem przeładowanego. I tu kolejny jest. Staniesz w miejscu? Ty staniesz. No ja nie mogę spudłować, no. Chyba to zrozumiałe dosyć, nie? O nie, ja nie mam czym go dobić! Ale unlucky, mam nadzieję, że nie wiesz, że tutaj ja bym... Jest shotgun! Czyli dobra, mamy wszystko. No MK by się przydała, słuchajcie. MK by się przydała, ale nie będę narzekał. Już jest tak wystarczająco. Na blisko wystarczy. Teraz tylko matsy trzeba zdobyć od tego pana. Leży. O tak, matsy. O, bardzo dobrze. Ale co tak mało? No nie, no to jest jakieś chamstwo. Ja myślałem, że więcej ich od ciebie dostanę. O, strefa. Strefa. Dobra, leży. Git. Ciorp rybka jest. Strefa idzie, słuchajcie. Strefa idzie. Dobra, matsy są. Matsy są. Co najważniejsze, są matsy. I o to mi przede wszystkim chodziło. Słuchajcie, chyba poczekamy w strefie chwilę. Niech oni się tam pobiją. Ja mam trzy jeszcze... trzy płaszczaki, które pozwolą mi przeżyć bardzo długo. Chyba lepiej iść w stronę strefy. Ona już bije po dwa. To nie jest mało. No i dobra, teraz jak to robimy? Czy czekamy w strefie? Nie no, w sumie jeżeli tutaj jest tak pusto, nikogo nie ma, to nie ma co. Okej, dookoła troszkę strefy. O kurde, daleko jest ta strefa. Pięć osób do końca, czyli cztery poza mną. Ktoś jest w tamtej budowli. Raczej już ktoś zszedł, bo to tam... tam to nie jest w strefie, więc raczej mało kto pewnie tam został. W tym miejscu. Tutaj ktoś jest. O nie, 105 tylko mógł heada dostać. Leży, 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 leży.
Jest git, nie mogę podnosić. 4 osoby do końca, 3 beze mnie. Czyli oni się nie wyniszczają w ogóle. Czemu te macy się nie zbierają? O! Tak! Jednak nie ma tych maców aż tak mało. Ło! Jest git. Tam jest jakaś walka chyba, czy coś w tym stylu. Na pewno jest jakaś walka. Podszedłbym się bić serio, ale bez kitu się boję okropnie. Jest! Nie żyje! Nie żyje, słuchajcie. Zostało 2 osoby. Jeszcze jedną wieżę robię. Mimo, że to bardzo ryzykowne. O nie! O kurde. Czy to jest 1 na 1? Nie wiem, gdzie on może być tak naprawdę. Dobra, tu już jest ostatnia walka. Zjadam to. 1 na 1, no to jest najgorsza rzecz na świecie. Ja tylko za pomocą rybek. O nie, jest tam. O kurczę. Teraz pytanie, czy gość ma leczenie, nie? Nie, co? Ile mu zostało? Nie! Byłem tak zestresowany tą grą. Normalnie bym poleciał na niego bez w ogóle żadnego tego. Ale przez to, że byłem tak zestresowany, że to jest tak trudny challenge. To jest masakra jakaś. A, po tej ostatniej gierce złapałem takiego rage'a. W tej gierce już się tak nie spinam. W tej gierce już podchodzę do niej na luzaku. Albo wygram, albo przegram i tyle. Daję z siebie wszystko i tyle po prostu. Tam się już ktoś bije. A ja nie mam dalej broni. Super. O tak, emeczka na start. To jest to, co chciałem zobaczyć. Gdzie co, zastanawiam się, może nawet na arenkach byłoby łatwiej to, bo bym miał armora za killa. Ty, bez kitu, na arenach to był łatwiejszy challenge w ogóle. Czemu ja na arenie tego nie robię? O, snajperka fioletowa. Chętnie. Poproszę jakąś siorpypkę. Ewentualnie do... siorpany ruszuwary, słuchajcie, są, więc... Więc biorę w ten sposób. Idę na walkę. Ktoś tam jest. Dobra, hedziory. Ja nie mam... Nie mam matsu. Okej, leży. Uff. Ach, brak matsów czasami jest naprawdę denerwujący. On miał troszkę tych matsów, więc jest git. To jest gracz też. Po bułeczce. Co on robi? O! Ktoś tu zginął! Właśnie przed chwilą, co jest grane? Co on zrobił, nie czuję za bardzo. Ale maciki bardzo chętnie wezmę. Dzięki. Zbudował się na 0,5 kilometra do góry i myśli sobie, co tam? Nic mi nie zrobi. Ale łowimy dalej, skoro tak. O, mamy amunicję, mamy matsy. Lecimy do siorbanych. O, tu się leczymy. Ale to nie jest najlepsze, słuchajcie, bo musimy iść dokładnie pod wodospad. Wtedy będziemy się leczyć 2 razy szybciej. O, jest git. Mamy coś na... O nie. Gościu, daj mi się leczyć. Jest! O, ale się już zdenerwowałem. Okropnie. Tym bardziej, że straciłem całe mnóstwo wszystkiego. Dobra, leczymy się na szybko. I nie mogę wykorzystać żadnych rybek. Żadnych rybek nie wykorzystuję. Nawet, żeby mieć na później. Bo już i tak mam mało, nie mam w sumie wędki. Oby nikt nas tutaj nie zestrzelił teraz tylko. Dobra, jesteśmy na fulla, więc jeszcze by się przydało tak naprawdę tych płaszczaków trochę zdobyć, żeby mieć więcej życia. Więc tutaj wezmę to jeszcze wędkę i spróbuję coś tu złowić. O nie, ktoś do mnie strzela. W ogóle, skąd on strzela? Czujecie, że on strzela stamtąd? Ze Skybase'a. Kościół. Spadasz. Po co ci to było? Nie czaję. Ty, jak długo spadał? Przeżył? O nie, on był, słuchajcie, nad krzakiem albo nad śmietnikiem. Dobry jest, dobry. Dobre, to propsuje, propsuje ziomek, propsuje. O, ktoś tu jest. Może się zatrzyma na chwilę. Oj. Dobra, jest płaszczak ostatni. Ajajajaj. No nic, no ja nie chcę się z nim bić, powiem szczerze. Powiem zupełnie szczerze, nie zależy mi na tym, żeby się z tym gościem bić zbytnio. No denerwujący jest, no muszę przyznać. Ucieczka. Dobra, nie ma matsów. Nie ma matsów. O kurde, przeżyłem. Ale nie mam już, kurde, jak się leczyć. 6 osób do końca, ja nie mam shotguna.
na blisko. To jest mój największy problem. A ma lemaców, ma dużo, przynajmniej. Dobra, szansa jest na to, że pójdę po prostu na strefę. Dobędę strefę i będę siedział w tej strefie po prostu i z daleka po prostu próbował kogoś rozwalić, no. Snajpa, MK. Ktoś ten deseń. 5 osób do końca. Ja mam tutaj fajny kamyczek, w którym raczej się schowam. O, tam dojazdy widzę są. Ładne. 3 osoby wiadomo, gdzie są, ale oprócz tych 3 osób, które widzimy, nie wiem za bardzo, gdzie możemy szukać innych osób. Dlatego nie ma co dojeżdżać póki co. Niestety musimy zagrać na takiego fajtu łapę trochę, powiedzmy, ale no... Fajnie by było, jakby ktoś im to skolapsował. Nie wiem, czemu nikt tego nie robi. No i cóż, czekamy na kolejną strefę. Jak tylko pojawi się kolejna strefa, to nie wiem, czy buduje zamek tam, czy co. Ale coś w ten deseń trzeba będzie... O nie! To nie jest najlepsze miejsce na świecie. To jest dosyć łatwe dla nich miejsce. Okej. On nie atakuje mnie, nie wiem czemu. Ale to dobrze. Dobra, trochę to dziwnie buduje, ale... Chyba wiecie, o co chodzi, nie? Chyba to jest zrozumiałe, co ja tutaj robię. Mogę strefą to wygrać, czajcie, mogę to po prostu siorp rybkami tak naprawdę wygrać, znaczy płaszczakami. I taki mam cel. No, o, tam jest dwóch typów jeszcze. Nie wiem, gdzie jest ostatni, szczerze mówiąc. Ale wolałbym, żeby oni pozabijali siebie najpierw, nawzajem. Mają to przewagę wysokości, trzeba przyznać. Ciekawe, gdzie strefa się pojawi. Ja nie mam już więcej matsów. Dobrze, dobrze, rozwalajcie nawzajem. Jedna osoba została. Jest! Zwycięstwo samymi rybami! Jest, udało się, ale byłem skupiony na sam koniec! Tak! O kurde, same rybki! Tylko lód z wędki, słuchajcie, i zwyciężyłem! To jest to! To jest to, co chciałem osiągnąć właśnie w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku. Jeżeli challenge wam się podoba, zostawiajcie łapy w górę, zostawcie subskrypcję i widzimy się następnym razem! Cześć! Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!